witam wszystkich z pięknego miasteczka Wilsdorf. Jest to małe miasteczko. Według 2001 roku, według ostatniego spisu, liczyło 70 tysięcy ludzi. Znajduje się na północny zachód od Londynu. Miejscem, które każdy turysta powinien odwiedzić i odwiedzają, to jest właśnie ta ulica High Street. To jest taka stara ulica kamienna. To jest główny, to był dawniej główny trakt do Londynu, a teraz to jest po prostu deptak w centrum miasta, gdzie znajdują się wszystkie restauracje, sklepiki. No i trochę pochodzimy właśnie dzisiaj po tym miasteczku. Pokażę wam, jak wygląda to miasteczko. Jak w starym każdym mieście znajduje się tutaj również zamek. Pójdziemy na zamek, troszeczkę dronem polatam, pokażę wam to z góry, jak wygląda. Okej, idziemy. Mieliśmy jechać nad morze, ale ze względu, że jest pogoda zupełnie nieplażowa, przyjechaliśmy do takiego starego miasteczka angielskiego Guildford, położonego 40 km od Londynu. Szukam nazwy ulicy, ale nie widzę, jak ona się nazywa. To jest zabytkowa wieża zegarowa. A tu pan ładnie sobie śpiewa. Trochę pochodzimy po tym mieście, wam pokażę, jak to wygląda. To jest główny trakt do Londynu z XII wieku. Przygotowałeś się do lekcji? Poczytałeś trochę o tym? Nie. Idziemy zajrzeć tutaj, co tu jest.
informacja turystyczna o miasteczku. Ta główna ulica nazywa się Crescent Street. Idziemy zobaczyć tą ulicę. Jest jakiś stary kościółek, gdzie my zajrzeć do niego. Ciekawe, czy jest otwarte. Ale raczej nie. Wszystko pozamykane. Cmentarz jakiś stary przy kościele. To jest główna ulica miasta. To był trakt prowadzący do Londynu. Stąd do Londynu jest około 40 km. No i tak wygląda właśnie ta ulica. Takie typowe angielskie klimaty. Pełno restauracji. Najpierw można sobie zjeść obiadek. Bardzo ładne są te dekoracje przy wejściach do restauracji. Takie udekorowane kwiatami. Zobaczmy, co tu jest. No, tu nie ma. Taki centrum handlowy jest. No, to jest wejście do takiego ogromnego mola. Ale tam nie będziemy chodzić. Chcę tutaj zajrzeć. Wejście na ulicę. Tu jest jakiś ładny zamek. Wejdziemy w bramę zobaczyć, jak to wygląda.
Kafla z wederu? Chciałem wejść do tego kościółka, ale niestety zamknięty. Także idziemy dalej miasto oglądać. Jak stare miasto, to i stary zamek. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Wkoło jest pięknie zadbane, pełno zieleni, kwiatuszków. No my idziemy do zamku. Wysoka droga nas czeka. Chyba tędy, nie wiem. Idziemy, szukamy wejścia. I zatyczki dostanę tutaj. No i znalazłem wejście. Bilecik zakupiony. Idziemy na wyższą część zamku. Tutaj prawdopodobnie coś jest więcej. Tu jest pokazane, jak wygląda z góry, ale teraz sami polatamy. Pokażę wam, jak ten zamek wygląda z góry. Okej, idziemy jeszcze wyżej.
strasznie. Tam jeszcze wyżej jest, ale zajrzymy tutaj, co jest. No tutaj to chyba jakaś tylko taka. Nic nie widać. Idziemy wyżej. Idziemy chyba na wieżę samą. Ładnie to wygląda. To jest zamknięte z tamtej strony, ale tam nic raczej nie ma. Ale to myślałem, że zamek jest tam. A to jest tutaj gdzieś w samym centrum miasta. No okej. Palamy drona, pokażę wam, jak to wygląda z lotu ptaka. Ale najpierw musimy zejść na dół. To takie łatwe nie będzie. Tam byliśmy. Już mi się w głowie zakręciło. Nic nie ominąłem. A tak wygląda makieta całego zamku i całego obejścia. Tam całe opisy, historia. ...1890 rok, a czytam w internecie, że 1085 są pierwsze zapiski odnośnie miasteczka Bildorf, ale może zamek był wcześniej. No i tutaj jest napisane, że zamek powstał w 1885 roku. Piękne są tereny wokoło tego zamku. No muszę wam powiedzieć, że pięknie te wszystkie kwiatki tutaj wyglądają. A tu jeszcze jakieś znalazłem przejście. Teraz pójdziemy zobaczyć, co tu jest. Ludzie sobie siedzą na ławeczkach, odpoczywają. A tu mamy jakieś takie... Idziemy zobaczyć. Gdzie to prowadzi? Możemy iść tam, a możemy iść tu. Idziemy tutaj zobaczyć.
O, jaki chłodek tutaj. Prawie jak z zamku. No i wyprowadziło nas do takiego ładnego parku. Pewno ludzi sobie odpoczywa. Tutaj nie wiem, co to jest. Idziemy zobaczyć. Tu mamy jakiegoś żołnierza pamiątkowego, który walczył w Palestynie, Royal Air Force, Egipt, 1949 rok. Idziemy obejrzeć dalej, co tu jest. A to jest już nowy herb Karola III. No i to wszystko na dzisiaj z miasta Gildorf w Anglii. Jeśli Wam się podobał filmik, subskrybujcie kanał, lajkujcie. No i zapraszam na kolejne filmy z Anglii, nie tylko. Na razie, bye bye.